Witam. Dzisiaj jest 14 kwiecień 2022 rok. Dzisiaj jest specjalny dzień dla nas wszystkich, gdyż dzisiaj jest rocznica powstania kanału na YouTube. 14 kwietnia 2021 roku powstał mój kanał. Za co chciałem serdecznie podziękować sponsorowi tego kanału, ten, który go zrobił dla mnie i podarował. Dziękuję bardzo. Z tyłu, tak jak tutaj stoję, widzicie za mną kwitnącą śliwę. To jest śliwka, która posadziłem to drzewko chyba 2 czy 3 lata temu i pierwszy raz w tym roku kwitnie. Bardzo się cieszę z tego powodu. Dzisiaj robimy nagranie w ten piękny dzień. Temperatura 16 stopni w Darlington. Wiatru, mało co jest wiatru. Z tyłu, jak widzimy, tam jest za mną mój ogród. Drzewko, przepiękne drzewo, które zaczyna powoli puszczać. Najpierw teraz kwitnie, ale będzie puszczała liście, bo to jesień, to późno puszcza liście. Taki na tą rocznicę powstania kanału, piękna pogoda i się bardzo cieszę. Ten rok dużo zmienił w moim życiu. Nawet ja tak się zastanawiam, czy czasami nie będę bardziej znany z rozdawania wody. Już tyle wody, co ja wysyłam, tyle wody, co wysyła Renata. Renatka bardzo dużo wody wysyła tak samo. I tak się zastanawiam, czy to nie ta woda. Jednego dnia oglądalność na moim kanale nagle tak drastycznie skoczyła. Zauważyłem, o co chodzi. No to chodziło przede wszystkim o wodę. A myślałem, że to jest że chodzi o moją wizję tą. Nie, się jednak okazało, że to chodzi o ogród, o wodę. Ludzie tak zainteresowali się, jakie skutki przynosi ta woda. Ano takimi. Spójrzcie, tutaj są te truskawki. I to rośnie już teraz w górę. One będą teraz pieły się w górę. I zobaczymy, na jaką wysokość w tym roku one będą. Ja tutaj później wrzucę słomę, żeby to jest przeciwko ślimakom. One nie lubią ostrych takich krawędzi, a słoma, taka drobna słoma, ma ostre krawędzie i rani, i one unikają. No muszę się jakoś bronić. Tutaj za mną jeszcze jestem w trakcie, tam muszę dokopać do końca i porozwalać grudy tego beda. Tą grządkę robię tak na końcu. Tutaj dopiero teraz przywiozłem obornika końskiego i dołożyłem dosyć dużo. I tutaj będą różne rzeczy, tu będą i ziemniaki, cebula. No zobaczę, co tam jeszcze. Pewnie jeszcze ogórki gruntowe, bo tu nie wszędzie mam miejsca. Się okazuje, że za mało miejsca na to wszystko, co chcę sadzić. Ale robię to, co to, na co miejsca nam starczy. Jestem cały czas pod niesamowitym wrażeniem tych truskawek, bo mówię wam szczerze, że nigdy nie widziałem, żeby truskawki kwitły teraz, a one po prostu kwitną. One kwitną na początku kwietnia. To przypuszczam, że w maju będę miał truskawki. Zobaczymy, zresztą będziecie świadkami, czy będą, czy nie. Co tutaj... Nie wiem, co wam powiedzieć, z tego względu, że tyle rzeczy, co się zmienia w życiu,
ale ja do tego podchodzę, że to jest taki proces naturalny i czasami jak ktoś mnie mocno dziwi, to wtedy mówię, ale większość to jest proces naturalny, że są zmiany. Życie nie płynie, nie stoi w miejscu, tylko płynie, cały czas się zmienia. Jak stoi w miejscu, to znak, że się rozpada. Życie to się musi być ciągła zmiana. Cały czas zmiana, zmiana, zmiana. To jest prawdziwe życie. Tak jak u mnie tutaj widać w ogrodzie się cały czas zmienia, bo to jest życie, bo tutaj jest życie. I to ma się zmieniać. To ma żyć własnym życiem. Chciałem wam jeszcze serdecznie podziękować za wasze subskrypcje. Za to, że jesteście ze mną. Gdyż gdyby nie wy, to by nie było tego kanału, bo by nie było sensu go w ogóle robić. Tylko moi widzowie decydują o tym, czy on jest, czy go nie ma. Mam taki, znaczy to nie ja mam problem, ale dochodzą do mnie słuchy, że ludzie nie dostają powiadomień o nowych filmach, gdyż YouTube traktuje starych subskrybentów, którzy powyżej pół roku mają subskrypcję, jako już nieważnych i nie wysyła do nich zawiadomień. Trzeba po prostu zrobić, jakby porzucić kanał i z powrotem jeszcze raz zasubskrybować. Trzeba to zrobić. Odsubskrybować i zasubskrybować od nowa. I wtedy on traktuje to jako nowego subskrybenta i będzie wysyłał powiadomienia. I to postarajcie się to zrobić. To będziecie od razu, to tak jakby to się poruszy YouTube'a i on zacznie inaczej traktować. Lepiej zacznie mnie traktować. Tak to można powiedzieć. W tej chwili, dzisiaj to jeszcze mam tutaj przed sobą trochę pracy na tym ogrodzie, gdzie się będę zajmował pracą. Ale znowu muszę wrócić, znowu wracam do nagrywania. Tutaj jest parę tematów, którzy z propozycji moich słuchaczy. No i będzie trzeba coś się nimi zająć i nagrać. Trochę więcej tłumaczyć. Jest taka propozycja od jednej słuchaczki mojej, zająć się religią. Trochę to tak jest, to jest taki niebezpieczny temat. Ciągle nadal. No wiecie, część ludzi jednak jest bardzo jeszcze związana z religią, bardzo mocno. A ja nie chciałbym nikogo urazić. Bo mówienie prawdy nie zawsze trzeba mówić wszystko. Jeżeli to ma kogoś urazić, to wtedy jest... A ja nie chcę nikogo urazić. A jak mam mówić prawdę, no to nie mogę owijać bawełna. Muszę mówić to, co wiem. Zresztą moja wiedza na ten temat się cały czas zmieniała w zależności od czasu, coraz więcej informacji. I zmiana moich poglądów następowała cały czas sukcesywnie. No a w tej chwili jestem w tym etapie, który jestem. Nie jestem związany z żadną religią. Już od dłuższego czasu nie jestem związany z żadną religią. I nie widzę, żebym był związany w przyszłości. Ale ten temat chyba też będę musiał podjąć. Chociaż niechętnie, nie za bardzo mi się chce, ale chyba czas najwyższy będzie też ten temat też podjąć i zacząć i zrobić nagranie, więcej powiedzieć na ten temat. Na razie to wszystko i do następnego razu, do usłyszenia.